Nie wiem jak wy, ale my potrzebujemy, jak robi się chłodniej, troszkę cięższego jedzenia. Troszkę bardziej takiego mocniej osadzonego w ziemi. Mocniej osadzonego, tak. A nic tak blisko ziemi chyba nie rośnie jak grzyby. No może nie boczniaki, ale pogadać sobie można. Właśnie. Na pewno boczniaki to dobry temat na wrzesień. Grzyby również, pamiętajcie. Zapraszamy was na jedne z najprostszych kotletów świata. Kotlety z boczniaka. Wybieramy jak najbardziej płaskie boczniaki. Te inne, takie bardziej pokrzywione, zostawiamy na przykład na flaczki z boczniaka. Jeśli macie ochotę na inne przepisy z boczniaka, w tym właśnie wspomniane flaczki, znajdziecie tutaj nad Joli głową. Jeśli podoba wam się przepis na kotlety z boczniaka, które zaraz zobaczycie, możecie polubić ten odcinek. Możecie zasubskrybować kanał, jeśli nie zrobiliście tego jeszcze. Najwyższa pora, jeśli macie ochotę oczywiście. I naciśnijcie ten dzwoneczek, wtedy zawsze pojawi wam się informacja, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej bezglutenowej kuchni, na przykład pojawił się nowy odcinek. Odcinki są tłumaczone na język angielski, zarówno na YouTubie, jak i na blogu kulinarnym i tam możecie też zostawić komentarz. Na pewno na niego odpowiemy. Jeżeli wasze boczniaki będą grube na końcach, możecie je odrobineczkę odciąć i z tego kawałka możecie też zrobić mini kotleta albo zostawić do zrobienia jakiejś potrawki albo flaków. Chodzi o to, żeby kotlety były jak najcieńsze i w miarę równe. Na patelni nalewamy olej i podgrzewamy go, a w tym czasie przygotowujemy kotletę. Robi się to bardzo szybko. Musimy pamiętać o tym, że boczniak jest suchy i na powierzchni boczniaka mąka ryżowa, którą mamy do panierki, nie utrzymałaby się. Żeby boczniak był wilgotny, mamy bardzo prostą metodę. Nacieramy go z każdej strony odrobiną soli i odstawiamy na chwilę na bok, żeby puścił sok. Ja mam troszkę inną metodę, posypuję z jednej strony, następnie z drugiej i ugniatam boczniaka. Proszę bardzo, jaki już się stał wilgotny. W tej chwili do niego mąka przyczepi się idealnie. Do kotletów pamiętam, że moja mama dodawała zawsze oprócz soli pieprzu. My również to zrobimy, żeby kotlety nie były jałowe, żeby były pikantne. Posypujemy pieprzem z obu stron i lekko wcieramy. Mamy tutaj mąkę ryżową, w której delikatnie zanurzamy boczniaka z jednej i z drugiej strony i kładziemy na rozgrzany olej. Można chwilę przytrzymać, żeby boczniak zmienił swój kształt, żeby stał się bardziej płaski. Lepiej róbcie to ostrożnie, ponieważ w tych zabawach ta pani ma wprawę. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I gdy już są rumiane z obu stron, kładziemy na talerz. I proszę bardzo, nie minęła chwila, a my już mamy, dzięki takiej panierce z mąki ryżowej, te kotlety są chrupiące, proszę bardzo, pyszne i oprócz tego pamiętajcie, jest to nieprawdą, że grzyby nie mają wartości odżywczych, mają bardzo dużo białka, mają mikroelementy, tylko zwróćcie na to uwagę, aby bardzo dobrze grzyby żuć. Wtedy wszystkie wartości, które w nich się znajdują, staną się częścią naszego organizmu. Smacznego. I na zdrowie.